Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy czwartek i chciałabym Wam pokazać swoją propozycję na jesień. Tutaj do tej tablicy swojej od cukierków przykleiłam takie pudełeczko i przeznaczyłam je na kredę, bo nie miałam gdzie kredy trzymać. I tu jest jeszcze taki napis, że wyglądasz dziś sexy. Dobre na samopoczucie z rana. A teraz Wam pokażę moją propozycję jesienną. Zrobiłam drzewko kasztanowe. Tak wygląda. I tu jeszcze mam jeden cent, który znalazłam na spacerze. Także drzewko szczęścia albo drzewko kasztanowe może być. I teraz tak powiem Wam, co jest potrzebne, żeby zrobić sobie w domu taką kompozycję. Więc potrzebujemy gałązki, które udają pień drzewa. Klej, farby akrylowe, ja używam holenderskich z Action, farbę podkładową potrzebujemy i jeszcze taką bibułkę, kamyki, żeby tutaj dać koło, podsypać pod drzewkiem. I może teraz od tego, jak zaczynamy. Potrzebny nam jest jakiś, nie wiem, kubeczek, dzbanek, na przykład taki, który trzeba najpierw obciążyć. O, obciążyć. Można wsypać tam kamyki, a potem uzupełnić gazetą, normalnie zwykłą gazetą. Jeszcze dopchać to i później wklejamy. Używamy jeszcze kleju tego z pistoletu. I musimy to drzewo sobie, o, na przykład tak, umocujemy je ładnie na środeczku, żeby nam w pionie stało ładnie. Ja na razie wstawiłam w tym, żeby tak się trzymało. Także drzewo stawiamy w pionie. Przyklejamy ten patyczek też tam do spodu, żeby nam się dna trzymał. Potem jeszcze podstawek taki od doniczki. Ja też użyłam takiego, tylko że sobie go pomalowałam farbą akrylową i zrobiłam tam jeszcze takie przetarcia. To tak, żeby nam ładnie wyglądało w całości. I potem już jak mamy to umocowane, to tak, pień drzewa malujemy sobie na brązowo lub na czarno, zależnie od upodobania. I przyklejamy na kuli kasztany. I to drzewko musi być porządnie umocowane, bo jak obkleimy go, całą kulę obkleimy kasztanami, to będzie dosyć ciężkie. I po obklejeniu ładnie, potem bierzemy się za listki. Ja tutaj tylko na razie dwa przykleiłam. Ale sobie przygotowałam tutaj całą paletę listków. Z tego samego krzaczka. I czekałam tak długo, aż się przebarwią. Zobaczcie, jakie piękne kolory. Tu były takie zielone. Tu na początku zielone. Tu już się przebarwiają
w rudości bordo. I wbiłam sobie w gąbkę florystyczną, bo wtedy łatwiej jest te listki, jak przyklejamy, żeby ich nie połamać sobie. Dobrze jest tak łapać i na klej z pistoletu i przyklejać na tej kuli. Z tyłu tak. I sobie tak obklejamy najpierw kasztany, potem obklejamy sobie, wklejamy wszędzie ładnie listki. Jak już to wszystko obkleimy, to tutaj dajemy o kamyki takie czy inne. Wokół pnia obsypujemy i na klej też przyklejamy. Robimy jak gdyby taką ściółkę wokół drzewa sobie. O, to jeszcze sobie dam te dyńki, a te dyńki małe, bo tamte to przywiozłam sobie, co byłam poprzednio, po jabłka, po mleko, no to tam kupiłam sobie u rolnika. Ale są takie owoce, na takich krzaczkach rosną, podobne do dyniek. I też można je nazrywać, tylko nie kładźcie jej na kaloryfery i nie suszcie, bo się zrobią o takie brzydkie. Także one normalnie w pokojowej temperaturze wyglądają ładnie, tak jak te. A jak chcemy je wysuszyć, tak jak kwiaty czy inne rzeczy, to nam się pomarszczą i nam się zrobią takie brzydkie. Ale po przekrojeniu mają takie ziarenka, takie coś jak jabłka. I zapach mają podobny do jabłek. Że można sobie pociąć na plasterki i wysuszyć. I potem też na przykład do jakiejś na Boże Narodzenie wykorzystać do zdobienia. Co tu jeszcze? No i jeszcze tak. Kasztany. Jak nam zostaną kasztany, to możemy resztę kasztanów sobie. O, tu jest ta moja owocarka, którą przedtem malowałam z brązu. Chociaż na jesień mogę zostać brązową, ale przemalowałam białą akrylową i polakierowałam. Taka jest z połyskiem. To 5 drzewka też możemy pomolakierować, ale zauważyłam, że już nawet nie trzeba, wystarczyło, że pomalowałam tą brązową farbą i ładnie wygląda. Także tu polakierowałam i można teraz tak wysypać sobie tu kasztanki, czy orzechy, czy żołędzie. Zależy co mamy. Możemy sobie wysypać. Na środek taki podgrzewacz. Jeden albo dwa. No to ja akurat mam innych kształtów. To mi trochę nie pasuje, także będzie jeden. Taki podgrzewacz można sobie dać. I będzie fajna też kompozycja na stół. O, jeszcze znalazłam parę listków, że można parę listków jeszcze, czy parę, gałązek jarzębiny położyć. Teraz może zgarnę to wszystko i Wam pokażę, jak to wygląda bez tych wszystkich dodatków.
teraz tak to wygląda. O, bez tego śmietnika całego. Tak wygląda kompozycja. Możemy sobie na klatce schodowej przy drzwiach postawić taką kompozycję. O, a taką na stół. Piszcie, czy wam się podoba. A jeszcze coś zapomniałam. Jeszcze sobie taką podkładkę na stół. Była zielona, taka blado zielona była. Przemalowałam też tą podkładkę. I można tą podkładkę dać czy pod tą, pod to drzewko kasztanowe. I pomalowałam ją na... W sumie jest tak na złoty, brązowy, złoty, brązowy i zielony. W trzech kolorach tak wymieszałam i wyszła trochę taka zieleń zgniła, taka jesienna. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Piszcie, czy wam się moje propozycje podobają, czy nie. I życzę, na tym kończę, i życzę wszystkim miłego czwartku. Dziękuję za uwagę. Pa, pa, buziaczki, do następnego razu.